Proszę o powstanie. Sekretarzem dzisiejszych obrad jest pani radna Edyta Ogołowska. Bardzo bym prosił o podanie stanu osobowego radnych w dzisiejszym. Na dzisiejszej sesji obecnych jest 20 radnych. Prosimy o listę. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż na sali obecnych jest 20 radnych, czyli wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, przechodzimy do przedstawienia porządku obrad. Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Pana Prezydenta, które w tym miejscu odczytam. Pismo datowane 6 października 2011 roku. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zwracam się z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Grudziądzu na dzień 11 października 2011 roku na godzinę 16. Do wniosku dołączam proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał podpisane prezydent Grudziądza Robert Malinowski. W oparciu o ten porządek, o ten wniosek został sporządzony porządek obrad z dnia 6 października. Zawiera on 4 punkty. Jeszcze wiemy, że jeden punkt będzie Pan Prezydent dzisiaj zgłaszał, czy omawiany na komisji. Czy ktoś chciałby zgłosić uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, Pana Prezydenta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Wnioskodawcy, Prezydenta Miasta Grudziądza, bardzo proszę wprowadzenie jeszcze do porządku obrad uchwały w sprawie wniesienia Banku Rzeczowego do Grudziądzkich Inwestycji Medycznych spółka z ZOO w Grudziądzu w punktu 4, zakończenie było w punktu 5. Sama uchwała w dniu wczorajszym na połączonych komisjach była omawiana. Dziękuję Panie Prezydencie. Czy ktoś chciałby się ustosunkować do wniosku Pana Prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym przypominam Państwa, że w tym trybie zwołanej sesji jest możliwość zgłaszania zmian w porządku obrad stosując artykuł 1a, ustęp 1a artykułu 20, z tym, że jest wymagana zgoda wnioskodawcy. Z uwagi, że wnioskodawcą zwołania sesji u Pana Prezydenta zgoda już jest wyrażona. W związku z powyższym przystąpimy do głosowania, Szanowni Państwo, o wprowadzenie do porządku obrad kolejnego punktu, czyli projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Grudziąckich Inwestycji Medycznych spółka ZOO w Grudziądzu. Jeżeli Państwo przegłosujecie, będzie to punkt 4. Kolejny punkt 5 będzie zakończenie obrad. Kto z Państwa jest za zmianą porządku poprzez wprowadzenie do porządku tegoż projektu uchwały? Radnych głosowało za, a więc jednogłośnie został wprowadzony do porządku obrad punkt do ten projekt uchwały, więc jest to punkt 4. Punktem 5 będzie zakończenie obrad. Czy ktoś jeszcze z Państwa uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam, że został przyjęty porządek obrad. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, do projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Otwieram dyskusję nad projektem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?
Proszę bardzo, pan radny Miedzianowski, następnie pan radny Mizera. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja mam pytanie dotyczące punktu trzeciego uzasadnienia, zakup tablic interaktywnych. Mam rozumieć przez to, że skoro ta nadwyżka jest te 15 tysięcy, a ona przenoszona, że wszystkie klasy 1 trzymają już tablice interaktywne. Czyli są to jakby pieniądze z nadwyżki, które zostały, tak? Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, wszystkie klasy, które na moment podpisania umowy, bo to była umowa na ten program, w ramach którego miasto dawało 25% środków, 75% dofinansowało pan marszałek. Wszystkie klasy 1-3, które na dzień podpisania tej umowy o wyposażeniu klas w tablicy interaktywne były, te wszystkie klasy te tablice otrzymały i są już na wyposażeniu. Proszę bardzo, pan radny Miedzielewski. Ile klas w takim razie w Grudziądzu nie ma jeszcze tych tablic? Jaki jest to procent? Proszę pana prezydenta. To są 2-3 klasy w górach. Natomiast jakby to nie oznacza, że dzieci nie mogą mieć zajęć w klasach, gdzie takie tablice interaktywne są. W przypadku założenia, że zajęcia są prowadzone na jedną zmianę, no to wówczas jakby nie byłoby takiej możliwości. Natomiast no te jedna, dwie czy trzy klasy, które jakby nie są wyposażone na dzień dzisiejszy w tablicę, no mają oczywiście możliwość skorzystania, to jest kwestia ułożenia trochę inaczej planu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pana radnego Koszulkowa. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja mam jedno pytanie. Czy ten projekt rewitalizacji i adaptacji obszaru przemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych o sygnaturze FN2 przez 2008 przez FN jest planowana przez państwa do znalezienia się na tych bordach promujących sprawnie działający samorząd i poprawiający wizerunek miasta Grudziądza. A i przy okazji myślę, że może pan po raz kolejny podziękować radnym za to, że będą się godzili na to, żeby wasze niedociągnięcia firmowali tutaj przesunięciami w budżecie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan prezydent. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja chciałbym jeszcze raz zadać pytanie, bo ja nie zrozumiałem do końca, czy ten projekt jest przewidziany do kampanii wyborczej, bo bardzo proszę pana radnego jeszcze raz może rozwinięcie pytania. Przepraszam, to naprawdę nie zrozumiałem pytania. Bardzo mi przykro, że pan prezydent nie zrozumiał. Niech się pan prezydent zapytał, jaką kampanię chodzi swojego przełożonego i wówczas pan rozjaśni. Dziękuję. Szanowni państwo, ja sobie też udzielę w tym momencie głosu. Naturalną rzeczą jest dokonywanie zmian w budżecie, więc tutaj nie można tego takich kryterium oceny jakieś niedociągnięcia. Jest to normalna problem z tym, że zawsze jest zależne dokonywać procedura. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa do budżetu? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Jeszcze pan, proszę bardzo. Panie przewodniczący, przy całym szacunku dla pana, ale normalną procedurą nie jest przedłużanie, przesuwanie środków z roku na rok kluczowych inwestycji dla miasta, więc pojmowanie tego mamy zupełnie inne. Dla mnie to nie jest procedura. Proszę bardzo, pan prezydent. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie radny Łukasz Mizera, gdyby pan wczoraj nie spóźnił się na komisję, pan doskonale wiedział, o czym rozmawialiśmy wczoraj na tej komisji w związku z przesunięciami w tym projekcie. Ten projekt nie jest przesuwany na kolejne lata, tylko jedynie kwota, która została w wyniku ogłoszonego przez miasto przetargu, jest wyższa od środków, które mamy w budżecie miasta. Wczoraj to na komisjach tłumaczyłem. I to jest tylko i wyłącznie z tym związane. Na stronie, jeżeli pan zobaczy, w projekcie uchwały mamy dokładnie na stronie 4 w punkcie 7 jest ten projekt wymieniony harmonogram czasowy, czy okres realizacji projektu na lata jest cały czas 2009-2013. Nie wiem, skąd pan ma informację, że przesuwamy to zadanie inwestycyjne do miasta.
Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Proszę bardzo, Panie Gorzycerze. Po pierwsze, to Panie Prezydencie, Komisja spóźniła się 1,5 minuty. Tak, woli ścisłości, żeby Pan troszeczkę sobie nie insynuował rzeczy, które są nieprawdziwe. Po drugie, jakby był Pan na ostatniej sesji, na wakacjach, to by Pan wiedział, że z planowanych inwestycji, wydatków na te inwestycje w roku 2011 nie będzie zrealizowana kwota 55 milionów złotych. Będzie ona zrealizowana w latach późniejszych. Czyli te inwestycje naturalną siłą rzeczy będą opóźnione. Proszę bardzo, Pan Radny Michał Czepek. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Radni Państwo, Panie Prezydencie, no chyba po to się dzisiaj spotykamy, po to jest zwołana zaczęta sesja, żeby ta inwestycja rozpoczęła się jak najszybciej się zakończyła. W związku z tym mamy dołożyć pieniądze do budżetu, tak, na realizację tego zadania, więc nie wiem, po co zajęła ta dyskusja na ten temat. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę, przystępuję do głosowania. Na sali obecnych jest 20 radnych. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymał. Powtarzamy głosowanie, Szanowni Państwo. Jeszcze raz. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Siedemnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Trzy osoby się wstrzymały, uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Miasta Grudziądza na lata 2011-2031. Otwieram dyskusję na ten projekt. Czy chcę z Państwa zabrać głos? Nie widzę, przystępuję do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę wyraźnie podnieść dłonie. Po 16 radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma przeciwnych. Kto się wstrzymał? Nie pasuje na wynik, jest 3. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtarzamy głosowanie. Bardzo bym prosił wyraźnie podnosić ręce do góry w dłonie, żeby Pani sekretarz mogła dobrze zliczyć głosy. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Siedemnastu. Kto jest przeciwny? Nie ma przeciwnych. Kto się wstrzymał? 3 radnych się wstrzymało, 17 za, przeciw, brak, 3 wstrzymujące, uchwała została podjęta. I Szanowni Państwo, ostatni punkt porządku obrad, w czasie przedostatniej, przepraszam najmocniej, projekt uchwały w sprawie wniesienia akordu rzeczowego do Grudziąckich Inwestycji Medycznych, spółka z Zajem Grudziąca. Otwieram dyskusję nad projektem. Chciałbym z Państwa zabrać głos. Pan Radny Tomaszek i Pan Radny Mizera. I Pan Radny Kosiński w tej kolejności. Także Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja mam jedno pytanie do uzasadnienia. Uzasadnieniem jest, że aportem wnosimy to nieruchomość, żeby zwiększyć zdolność kredytową spółki. Ja pamiętam, jak dyrektor Nowak na posiedzeniu Komisji Budżetowej mówił, że spółka będzie zaciągała kredyty, ale od zastaw nieruchomości, które będzie budowała. Zastanawiam się, co się zmieniło w tym czasie, bo mieliśmy deklarację, że jest to spółka taka operacyjna, która nie będzie miała majątku, zatrudnienia i tak dalej. Zaczyna się to powoli rozrastać. Proszę Pana Prezydenta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie, żeby coś zbudować, to musi mieć nieruchomość, na której to coś można zbudować. Państwo widzicie w uzasadnieniu i w projekcie uchwały jest to nieruchomość niezabudowana i będzie ona stanowić też jakąś wartość do zaciągania przez spółkę zobowiązań finansowych.
będzie mogła pod zastaw tej nieruchomości zaciągać zgromadzone. Więc jakby tutaj cały czas wszystko jest zgodnie z planem, zasadami. Ja może poproszę panią prezes spółki, panią naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, może to wam więcej wyjaśnię. Proszę panią prezes. Szanowni Państwo, hipoteka zawsze była w założeniu, jeśli chodzi o zabezpieczenie kredytu, od samego początku funkcjonowania. Pan radny Tomasz Tomaszek, chciałem coś uzupełnić. Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Picera, proszę. Panie prezydencie, szanowni państwo, po pierwsze to zmienia się struktura właścicielska bardzo mocno tej spółki, bo z 60 do 40 zrobi się 3200 ponad naszych udziałów i 80 szpitali. To po pierwsze. Po drugie, no wydaje mi się, że to raczej nie jest koniec, bo ta hipoteka to idzie pewnie 3 miliony, a plan budowy szpitala to jest 100 milionów czy 120, tak jak było mówione na komisji. Oczywiście do tego, co mówił dyrektor, to ja w żaden sposób nie chcę wracać, bo on różne rzeczy ma tendencję opowiadać, nawet patrząc ludziom w oczy. Okazało się, że miał być prezesem tej spółki, a nie jest. Okazało się, że miał trochę inaczej wyglądać, a nie wygląda. Więc akurat to, co mówił dyrektor na komisji, to z przykrością muszę stwierdzić, że się nie ma do rzeczywistości. Tak jak powiedzieliśmy, nieszczególnie mamy wybór, tak? Bo jeżeli dyrektor tego szpitala i prezydent tego miasta, którzy są odpowiedzialni za jego rozbudowę, nie widzą innej możliwości, to my możemy się tylko na to zgodzić. Prawda natomiast jest taka, że dobrze by było, żeby wszyscy mieszkańcy tego miasta wiedzieli, jakimi konsekwencjami się to wiąże, przede wszystkim jakimi wiąże się dla budżetu miasta. Ja bym chciał usłyszeć jasno, jak będą wyglądały poręczenia dla tych kredytów zabezpieczenia, bo w tym momencie to jest w pełni miejsca spółka. To nie jest już 60 do 40, jak było przy zakładaniu tej spółki, a tak jak mówię, 3200 udziałów po stronie miasta i 80 po stronie szpitala. I jak będzie miało się do zobowiązań, które w przyszłości nas czekają? Bo ja nie sądzę, że uda się obiekt w założeniach warty 120 milionów złotych zrealizować za kredyt pod hipotekę działki za 3 100 tysięcy. To chyba trochę za mało, nawet jeżeli założymy, tak, że reszta będzie pod te obiekty, które będą tam tworzone. To myślę, że w Polsce nikt tak kredytów nie dostaje i myślę, że w tych czasach, które nadchodzą, no, takie założenia są troszeczkę nadciągane i tak nie uda się tego zrealizować. Trzeba zobaczyć. Bardzo proszę pana wiceprezydenta Szczesnowskiego o udzielenie odpowiedzi. Proszę. Panie przewodniczący, panie radny, no właśnie tak kredyty są udzielane. Na początku wkładem własnym obojętnie czy spółki, czy osoby fizycznej, która zaciąga kredyt, właśnie działa. Kredyty są uruchamiane w transzach w miarę budowanej, realizowanej inwestycji. To, że kredyt zawsze ma pełne zabezpieczenie, bo wartość nieruchomości wzrasta o tę część, która już została wybudowana. Nigdy nie jest tak, że kredyt jest uruchamiany w 100% i dopiero inwestycja jest od początku realizowana. Także bank czy instytucja finansująca zawsze ma pewne zabezpieczenie, czyli pokrycie uruchomionego kredytu, nieruchomości, wartości hipoteki, która stanowi zabezpieczenie kredytu. Dziękuję bardzo. Panie radny, teraz chciałbym coś uzupełnić. Proszę bardzo. Panie prezydencie, w tym momencie typowy kredyt hipoteczny, a to w porównaniu z takim standardowym kredytem, no mamy jeszcze inne źródła pokrycia. To jeżeli będziemy tworzyli tę inwestycję, dopóki spółka nie zacznie, nie skończy tego budynku, nie zacznie działać w nim, tak, nie zacznie tych pomieszczeń wynajmować szpitalowi czy innym podmiotom prowadzącym tą działalność medyczną czy jakąś inną paramedyczną, no to będzie to okres, w którym ten budynek jak mówię, będzie zyskiwał na wartości, będzie powstał, ale nie będzie w stanie z tej działalności w powstającym budynku być płacony ten kredyt. Proszę bardzo, tak, pan dotyka problemu zdolności kredytowej, a nie wartości zabezpieczenia. To, co pan mówił o uzyskiwanym dochodzie, to się bada przy badaniu zdolności kredytowej. Natomiast kredyt będzie zabezpieczony w wartości nieruchomości, która będzie wybudowana. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński, proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,
wszyscy tak jak tu siedzimy, z wielką troską patrzymy na Gruziąski Szpital. Z wielką troską patrzymy na dokończenie tej uzasadnionej inwestycji dla całego społeczeństwa, ale z wielką troską też patrzymy na finanse, na sytuację finansową szpitala. Perspektywa zadłużenia po pobraniu kolejnego kredytu w wysokości 120 milionów wnosi dość wielki, duży bagaż. Poręczenia, które będą zawarte, pewnie wymagają jeszcze zwiększenia tego kapitału, czy w sensie nieruchomości, czy też. Ale pytanie podstawowe jest tak, moje pytanie podstawowe jest takie. Może po raz kolejny się pytam na siebie. W kontekście tej podejmowanej dzisiaj uchwały, byście Państwo mi odpowiedzieli, jako organ wykonawczy. Czy przewidujecie Państwo komercjalizację Gruziąskiego Szpitala? Czy zgodzicie się na komercjalizację Gruziąskiego Szpitala? I czy ta komercjalizacja, jeżeli by zaszła, czy ona ma swoje uzasadnienie w przypadku, gdy mamy tylko jedną lecznicę w Gruziąskiej? Takie mam pytanie podstawowe w związku z podejmowaną uchwałą. Zdokapitalizowanie tej spółki właśnie w tej formie. Proszę o odpowiedź. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Radny, znaczy nie bardzo rozumiem, z czym Pan wiąże komercjalizację, dlaczego moglibyśmy robić tę komercjalizację? Proszę Pana Radnego. Komercjalizacja jest związana ściśle, Państwo realizacie program Platformy Obywatelskiej. Dobrze wiem. Platforma Obywatelska wygrała dzisiaj po raz kolejny wybory parlamentarne. Platformy Obywatelskiej będzie w lepiej. I w programie nie bardzo prosił mówić o uchwale, a nie o wygranych wyborach. Mówimy o komercjalizacji szpitali. Tak, ale nie o programie Platformy Obywatelskiej. Ale to ma ścisły związek. Nie widzę żadnego związku. Wydaje mi się, że związek jest bardzo ścisły i Państwo macie w tym programie niestety komercjalizację. Tylko wszyscy się zastanawiają, szereg mieszkańców miasta Gruziąca, a z tego względu, że ja jako radny tutaj w tym miejscu siedzę, zobowiązany jestem do zadania takiego konkretnego pytania, na które chciałbym uzyskać odpowiedź. Czy Państwo przewidujecie w najbliższych latach, w najbliższym czasie komercjalizację Gruziąckiego Szpitala? Czy Państwo to przewidujecie, czy to stanie się i czy to ma swoje uzasadnienie w przypadku posiadania jednego szpitala Gruziąca dla wszystkich mieszkańców? Proszę Pana, czy możecie mi odpowiedzieć na to pytanie? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgodnie z definicją komercjalizacja jest to przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego, jak i organizacji w spółkę w ramach handlowego, co nie jest jednoznaczne z prywatyzacją. Tego musimy pierwsze zacząć, tak? Czy tak naprawdę dalej, jeżeli by coś takiego miało nastąpić, to szpital będzie dalej nastąpiła komercjalizacja szpitala, będzie nadal własnością miasta. Chciałbym tutaj to znacznie powiedzieć, nie ma żadnych planów przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego w Gruziąsku. Oczywiście nie można wykluczyć, jak Pan Radny wspomniał, że mamy w tej chwili nowy rząd. Być może nowy rząd za pomocą nowych ustaw jakby zmusi samorządy do komercjalizacji. Ale dzisiaj o czymś takim w ogóle nie wiemy. Jeszcze raz podkreślam, nie mamy żadnych planów przekształcenia Gruziąckiego Szpitala w spółkę prawa handlowego. Proszę bardzo. Pan sierżant zostanie proszę na Jadłosińskim. Jeszcze dopowiem, że związek akurat z komercjalizacją jest taki, że szpitale te najbardziej zadłużone, te kredytowane, posiadające duże zadłużenia, będą przeznaczone w pierwszej kolejności, tak mówię przynajmniej pani minister Kopacz, takie były deklaracje gdzieś tam, prawda, na konferencjach oficjalnie przedstawiane, będą przeznaczone do trybu komercjalizacji, czyli przekształcenia w spółkę prawa handlowego. Dlatego takie obawy są też tego typu, bo gdybyśmy mieli trzy szpitale, cztery szpitale, nie ma żadnego problemu, nie widzę, jest element konkurencji. Rynek działa prawidłowo, natomiast jeżeli mamy jedną lecznicę, jeżeli mamy jeden wybudowany szpital nowoczesny za pieniądze społeczne, to uważam, że ten tryb nie wchodzi tutaj w grę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Cichona, proszę.
Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, chciałem, nie wiem, powiedzieć, nie obradujemy na sali polskiego parlamentu przy wiejskiej, mamy obrady Rady Miejskiej. Naprawdę nie możemy odpowiadać za to, co w przyszłości ten rząd kolejny, czy jeszcze następny zrobi w zakresie ustaw zdrowotnych. Myślę, że należy, nie wiem, kontaktować się z już nowymi parlamentarzystami, po prostu z nimi rozmawiać, a nie tutaj na tej sali z prezydentem miasta. Jeżeli Państwo Radni oczywiście wspólnie podejmiecie jakąś uchwałę z do przyszłości Śląskiego Szpitala, prezydent jako władza wykonawcza będzie zobowiązany oczywiście zaprezentować Państwa stanowisko gdzieś na forum krajowym na przykład, czy też nie wiem, wyślę w tej sprawie, jeżeli Państwo wszyscy będziecie, no podejmiecie większością głosów stanowisko Rady Miasta Grudziądza w sprawie przyszłości szpitali w Polsce. Dziękuję bardzo. Pan Radny Michał Czepak. A też Szanowni Państwo Radni w internecie, ja o ile sobie dobrze przypominam, może tutaj Pani Prezes mi zapewni, że organizacją życielskiego Szpitala Wojewódzkiego jest gmina miasta Grudziądz, prawda? W związku z tym przy jakiejkolwiek próbie przekształcenia spółka, nawet z komercjalizacji w spółkę ZOO, no to my jako radni musimy się wyrazić zgodę na taką komercjalizację, więc bez zgody Pana Radnego i tutaj nas wszystkich taka komercjalizacja nigdy nie nastąpi. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze pytania do projektu uchwały bez komercjalizacji? Proszę bardzo, mamy też ocenę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, jakie jest teraz zadłużenie szpitala tak na dzień dzisiejszy? Bo my cały czas słyszymy o tym, że... Ja bardzo dobrze się Pani Radna, już mówiliśmy o przekształceniu, mówimy konkretnie o odniesieniu aportu rzeczowego. Jeżeli Państwo się będziecie chcieli dyskutować o rzecz szpitala, to proszę interpelację, będziemy wtedy przedstawiać. Z tego co wiem, spółka prawa handlowego, która jest Grudziądzka Inwestycje Medyczne, nie ma zadłużenia, tym samym też nie wiąże na szpital. Panie Przewodniczący, ja bym prosił o chwilę spokojnie, nawet nie zacząłem, Pan już na mnie krzyczy, także... Nie krzyczy na Pana, tylko tłumaczę, Pan zadał konkretne pytanie o zadłużenie szpitala. Pan mi pozwoli skończyć, bo jeżeli drugim z udziałowców tej spółki jest szpital, tak? Jednym jest gmina miasta, drugim jest szpital. I wcześniej rozmawialiśmy o tym, że ta sytuacja zmienia się o tyle, że my zyskujemy w tym momencie 3200 udziałów, szpital ma ich 80. Jeżeli jest jednostką mocno zadłużoną, to może być niewiarygodna dla banku. I dlatego ciężar przeniesienia własności w tej spółce i udziałów na miasto powoduje, że szpital tak naprawdę no, będzie podmiotem gdzieś w marginalnie traktowanym przy całości tej spółki. Ja tym mówię. I to bezpośrednio wiąże się z... Czy Panie Radny, przepraszam, że wchodzę w te Pana zdanie, ale szpital jest udziałowcem, jest to spółka z OO, odpowiada do konkretnego udziału, a szpital nie jest tutaj uzależniony od żadnej kondycji. Odsyłam do kontekstu spółek handlowych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Radny, no, instytucje finansujące nigdy nie sprawdzają kondycji udziałowców danego podmiotu prawa handlowego. Tutaj mamy daną spółkę, która ma już dzielną osobowość prawną i tylko i wyłącznie jej bilansy, jej jakby kondycja finansowa stanowi podstawę dla instytucji finansowych, a nie to, czy w jakiś udział jest w dobrym stanie, czy nie. Nie słyszałem o takich rozwiązaniach. Czy jeszcze Państwo macie pytania konkretnie do uchwały w sprawie się raportu? To jest oczywiście kontekstu spółek handlowych i sytuacji szpitalnych. Znaczy, Szanowny Panie Radny, wszystko ma związek, ale my konkretnie mówimy o tej decyzji. Decyzja, która ma sobie wymiar ekonomiczny i prawny. Nie ma chętnych do dyskusji. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Za. Kto jest przeciwny? Nie ma posłów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Powtarzamy głosowanie, bo to jest prawo, tak? Znaczy, no, Szanowni Państwo, no tutaj jest głosowanie. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie będzie uczestniczył w głosowaniu, to taką muszę wiedzę mieć, że nie będzie głosował. Szanowni Państwo, jeszcze raz przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały?
8 ustaw jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przed przystąpieniem już do ostatniego punktu porządku obrad, tylko krótki komunikat, jak tylko przypominam Komisji Rewizyjnej o dzisiejszym posiedzeniu. Przechodzimy do ostatniego punktu. Wysoka Rado, zaletą 16. sesji Rady Miejskiej. Bardzo Państwu dziękuję i życzę miłego południa.